Zgodnie z rządowymi decyzjami do nauki w szkołach wraca diś część uczniów klas 1-3. Tak jest w 11 województwach, w tym podlaskim i warmińsko-mazurskim. Temu powrotowi z kamerą i mikrofonem przyglądaliśmy się w suwalskiej szkole podstawowej numer 6. Jak mówiły dzieci, nauka w domu ma plusy, ale nic nie zastąpi spotkania z nauczycielami i przyjaciółmi ze szkolnej ławy. Na domowym nauczaniu było dobrze. Czasami nie wiedziałam, co zrobić, bo mi się zacinało. Tęskniłam za szkołą, za przyjaciółmi. Zdalne jest fajne, ale nie ma tego, co można porozmawiać normalnie z koleżankami i kolegami. I jeżeli się lubi kolegów i koleżanek, to jest ciężej na zdalnym. Dla mnie było dobre na domowym nauczaniu, ale też lubię, fajny jest powrót do szkoły. Zgodnie z zaleceniami w szkołach nauka ma odbywać się w sposób hybrydowy. To znaczy, że połowa dzieci ma uczyć się w placówce, a połowa w domu. Szkoła podstawowa numer 6 zdecydowała, że uczniowie będą wymieniać się co tydzień. To ukłon w stronę rodziców, aby łatwiej mogli zaplanować opiekę nad pociechami. O szczegółach mówiła Anna Śliżewska, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Suwałkach. Powrót do szkoły po pierwsze cieszy bardzo nas, rodziców, uczniów. Wygląda normalnie. Oczywiście warunki są troszkę trudne, ponieważ jak mówi rozporządzenie, musi być hybrydowo, czyli połowa dzieciaków naszych uczy się w szkole, a połowa pozostaje w domu. Przez tydzień czasu tożsamo te dzieci przychodzą do szkoły cały czas z podzielonych klas, natomiast w drugim tygodniu przychodzą inne dzieci. Dokładnie, no staramy się zawsze z rodzicami, mamy świetny kontakt i staramy się zawsze ich powiadamiać dużo, dużo wcześniej, jeżeli sytuacja nam na to oczywiście pozwala. Natomiast w naszej szkole to wygląda tak, że klasy A i klasy C przychodzą w tym tygodniu do szkoły, a klasy B i klasy D przychodzą w przyszłym tygodniu do szkoły. Radio 1.